W tym zadaniu będziemy zamieniali jednostki. No i na początek 78 tysięcy centymetrów kwadratowych chcemy zamienić na metry kwadratowe. Czyli zobaczcie, wiemy, że 1 metr ma 100 centymetrów. Zatem 1 metr kwadratowy będzie miał 100 razy 100, czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. Natomiast my chcemy przejść z centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe, czyli poruszamy się w tą stronę, tak? Z centymetrów kwadratowych na metry kwadratowe, czyli jeżeli z 10 tysięcy tutaj otrzymaliśmy 1, to znaczy, że musimy wykonać dzielenie właśnie przez 10 tysięcy. No to podzielmy sobie może gdzieś tutaj niżej 78 tysięcy przez 10 tysięcy. Czyli na pewno skrócą nam się zera. No i 78 podzielić przez 10 to 7,8. No i to wpiszemy tutaj w podpunkcie A. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to mamy hektary i ary. Czyli 1 hektar ma 100 arów. My zamieniamy hektary na ary, czyli poruszamy się w tą stronę. Czyli mieliśmy 1, mamy 100. Czyli musimy wykonać mnożenie przez 100, a więc pomnóżmy 5,6 razy 100, a to oznacza, że przesuniemy przecinek o 2 miejsca w prawą stronę, czyli dostaniemy 506, tutaj mamy przecinek, czyli za przecinkiem dopiszemy 0, ale wiemy, że 0 po przecinku nam nie zmieni wartości tej liczby, czyli wystarczy zapisać tutaj, że to będzie 506 arów. Przykład następny. Mamy teraz kilometry kwadratowe zamienić na hektary. No to 1 kilometr kwadratowy to 100 hektarów, czyli przechodzimy z kilometrów kwadratowych na hektary, a więc mnożymy sobie przez 100, no bo 1 razy 100 to będzie 100 i wszystko nam się wtedy będzie zgadzało. Czyli mamy 4,1 razy 100, a więc przesuniemy przecinek o 2 miejsca w prawo. No to zobaczmy, gdzie ten przecinek nam powędruje, czyli stąd, tak? Było 4,1 o 2 miejsca razy 2, czyli przecinek znajdzie się tutaj. Za przecinkiem zapiszemy 0, a tutaj nam powstała taka wolna przestrzeń, czyli ją także uzupełnimy zerem. A więc 410,0 to jest po prostu 410, czyli mamy tutaj 410 hektarów. No i przykład ostatni, mamy metry kwadratowe zamienić na decymetry kwadratowe, czyli 1 metr ma 10 decymetrów, czyli 1 metr kwadratowy to będzie 10 razy 10, czyli 100 decymetrów kwadratowych. No i my przechodzimy z metrów kwadratowych na decymetry kwadratowe, czyli w tą stronę, czyli tu będziemy mnożyli sobie przez 100. No i teraz pomnóżmy, może jeszcze troszkę niżej, czyli mamy 0,3 razy 100, a więc przesuniemy przecinek o 2 miejsca w prawo, czyli mieliśmy o taką sytuację, a przecinek nam pójdzie raz, dwa o 2 miejsca, czyli tutaj pojawi się przecinek, za przecinkiem 0, no i tą wolną przestrzeń także uzupełnimy 0. No czyli ten nasz wynik wygląda w ten sposób. Mamy 0,30,0, tak? Czyli na początku tego zera nie zapisujemy i nie musimy zapisywać tego zera po przecinku, tak? Bo to nam liczby także nie zmieni, czyli naszym wynikiem będzie 30 decymetrów kwadratowych.